Podano newsy. Kontynuując wojenki międzysklepowe, kolejną grą ekskluzywną czasową dla Epic Games Store będzie najprawdopodobniej Observation, gra przygodowa, w której pokierujemy sztuczną inteligencją zarządzającą stacją kosmiczną, ale teraz dla odmiany punkt dla Steama. Bethesda zapowiedziała, że jej nadchodzące gry Rage 2, Doom Eternal, a także poboczne odsłony Wolfensteina trafią także na platformę Valve. Co więcej, pojawi się na niej również Fallout 76, jak dotąd obecny tylko w kliencie Bethesdy. Zapowiadany w ostatnim flashu stream firmy Sony State of Play nieco rozczarował osoby czekające na zapowiedzi nowych dużych gier. Pokazano właściwie tylko nowy zwiastun Days Gone, poznaliśmy za to parę projektów pod kątem VR, np. Blood and Truth, Five Nights at Freddy's VR czy Iron Man VR. Najbardziej intryguje wsparcie dla VR, jakie ma otrzymać No Man's Sky w ramach aktualizacji Beyond. Te wsparcie dla VR będzie dostępne także na PC-tach. Samo PlayStation VR trafiło do 4 milionów odbiorców. Warframe, jeden z najbardziej cenionych tytułów free-to-play, obchodzi 6 urodziny. Twórcy rozdają za darmo do 10 kwietnia figurkę i skórkę w grze. Sama produkcja może też pochwalić się 50 milionami zarejestrowanych użytkowników, co oznacza wzrost o 12 milionów względem ubiegłego roku. To oczywiście zasługa obecności gry na niemal każdej liczącej się platformie, a także licznych aktualizacji. Czas na zapowiedzi paru gier, także nie posiadających zwiastunów. Takim projektem jest The Lord of the Rings Gollum, przygodowa gra akcji od studia The Dalek Entertainment, która wyjdzie w 2021 roku. Powstaje także kontynuacja Beyond the Steel Sky, przygodówki z lat 90. Pracuje nad nią Revolution Software. Gra pojawi się na PC-tach, konsolach i urządzeniach Apple w ramach usługi Apple Arcade. A w tle oglądacie trailer Samurai Showdown, rebootu kultowej serii bijatyk, która ma wyjść w czerwcu tego roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a później także na innych platformach. Sitting inside the crowded EA Play. Garść newsów z obozu Electronic Arts. Po pierwsze, już 13 kwietnia wreszcie doczekamy się pokazu Star Wars Jedi Fallen Order, gry tworzonej przez Respawn i Electronic Arts. Zostanie on zorganizowany w ramach Star Wars Celebration. Oczywiście nie wiemy, czy zobaczymy tam konkretne fragmenty rozgrywki, ale na to liczymy. Same EA niestety zwalnia 350 pracowników w ramach planu przekształcania organizacji, segmentów dystrybucji czy marketingu. A z ciekawostek, podczas jednej z prezentacji Jedi Fallen siedzieliśmy z Michałem tutaj. Mówi się o tym, że na Steamie pojawia się coraz mniej dużych tytułów na rzecz Epic Games Store, no a te, które się pojawiają, na tym chyba korzystają. Na przykład Sekiro od From Software i Activision wydaje się być sporym sukcesem, bo chociaż nie mamy oficjalnych wyników sprzedaży, to wiemy, że gra zebrała w jednym momencie aż 124 tysiące osoby grające jednocześnie. To więcej niż osiągnęły w tym roku Resident Evil 2 czy Devil May Cry 5. Sama gra otrzymała też moda, który usuwa blokadę 60 klatek animacji na sekundę. A Bethesda rozdaje za darmo Morrowinda na swojej stronie. Wystarczy użyć kodu Morrowind przy zakupach. Promocja obowiązuje do 31 marca. Cześć!